No dobra, to jest radaru i TWS, jak to w ogóle działa. To lecimy air to air. TWS, można to wcisnąć, nie trzeba wciskać tego klawisza, można to robić na hotasie. Są wszystkie cele już znalezione, które mamy, mamy o nich informacje. I zarąbiste jest to, że teraz jednym klawiszem oznaczamy sobie wszystkich. Nie możemy skakać, w ogóle nie muszę tym cholernym kwadracikiem jeździć w tej wyższej, żeby kogoś oznaczyć. Dobra, dajcie mi cele. Są wszystkie. 10 to jest chyba zasięg. Tak, bo jesteśmy w lethal range. I co? Próbujemy. Fox 3. Fox 3. Fox 3. Fox 3. Tego możemy czekaj. Powiedzmy, że tego pierwszego powinniśmy móc wziąć STT Lock. Nie pamiętam. Dobra, zobaczmy, co zrobiły rakiety. No, wyglądają, jakby się trakowały. Jedna mi nie trafiła. Te znalazły. Jedna trafiła. Dobra. Czad. Dlaczego F-18 nie ma takich bajerów? Splashing. No, to jest potężne narzędzie. Peski to. Dobra, mam gościa. To jest tak, jak mu zrobić? Filtr przeleje. STT lock. Forward. Nie pamiętam, jak się robiło STT lock. Dobra, 11 mil. Trochę przyspieszymy. Nie, 16. Dobra. I Fox 3. Abram oszalał. Kabum. A, uniknął go. Nice, dobra. Czyli radar TWS działa. Czyli zupgrade'owali go. O, rozbił się? Albo moja rakieta. Nie, to chyba mi się rozbił. Czyli radar TWS zupgrade'owali w tym samym czasie co w 18, bo pamiętam, że to wchodziło razem. Co jest zarąbiste? Dobra, to jeszcze radar. Jeszcze tak, zostały mi segwendery i radar do działek. Zobaczyć, czy on działa, czy nie działa. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że nie działa. Zobaczymy.